państwo w imieniu Władzwydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam Państwa serdecznie na konferencji naukowej Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim. Szczególne powitanie kieruję do Pana Michała Marusika, posła Parlamentu Europejskiego, jednego z inicjatorów i pomysłodawców tej konferencji. Agenda spotkania przedstawia się bardzo interesująco. Mamy bowiem trzy wyraźnie wyodrębnione bloki tematyczne. Pierwszy dotyczy zagadnień historyczno-prawnych. Drugi blok tematyczny poświęcony jest kwestiom etycznym. Natomiast trzeci wybranym aspektom prawa rodzinnego. Co istotne, przewidziana została również publikacja wystąpień pokonferencyjnych i wystąpienia są nagrywane, więc będą później dostępne, będzie kontynuacja. Co ważne, możemy liczyć aż na dwie przerwy kawowe o godzinie 11.30 i 13.15, a więc jest możliwość networkingu, a nawet możemy liczyć na catering o godzinie 15. Jeśli chodzi o program konferencji, trzeba zrobić jednak pewną korektę. Otóż wczoraj Rada Wydziału podjęła pozytywną uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego księdzu profesorowi Mirosławowi Koskowi. Jest to bardzo miła wiadomość dla Wydziału. Pana profesora jeszcze nie ma z nami, ale wkrótce przybędzie i jego wystąpienie jest zaplanowane w trzecim bloku tematycznym. Sama habilitacja bardzo wysoko oceniona przez recenzentów. Proszę Państwa, nie jestem znawcą prawa rodzinnego niestety, ale należę do rodziny tak zwanych kolizjonistów i rzeczywiście z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego musimy się zajmować tymi zagadnieniami. Nie sposób więc przemilczeć tego, jak wielkie emocje i dyskusje w polskim parlamencie wzbudziły prace nad nową ustawą o prawie prywatnym międzynarodowym kilka lat temu, gdzie no, wydawałoby się, że ustawa taka hermetyczna dotycząca stosunków międzynarodowych no, przejdzie niezauważona, a jednak ta dyskusja toczyła się, dotyczyła pojęcia małżeństwa, tego jak rozumiemy, czym jest małżeństwo z perspektywy międzynarodowej, uwzględniającej nie tylko polski porządek prawny, również w odniesieniu do możliwości zastosowania klauzuli porządku publicznego przez polskie organy. Więc, widać, że jest to żywa materia również właśnie, czy może przede wszystkim w tych relacjach międzynarodowych. I na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Nasz wydział stara się łączyć tradycję z nowoczesnością. Bardzo wiele uwagi poświęcamy nowym technologiom, cyberprzestrzeni. Został uruchomiony nowy kierunek studiów człowiek w cyberprzestrzeni, ale cieszy to, że nie zapominamy o ponadczasowych zagadnieniach, tematach, takich jak tożsamość rodziny, jak władza rodzicielska, no i nie można zapomnieć o najważniejszym temacie ze wszystkim, czyli podatkach. Dziękuję bardzo. Życzę owocnych obrad. Witam Państwa serdecznie w imieniu posła Michała Marusika, wiceprzewodniczącego grupy Europa Narodów i Wolności. Bardzo dziękujemy za tak gorące przyjęcie ze strony uczelni. Dziękujemy za możliwość zorganizowania tej konferencji. Pan poseł uznał, że jest to niezwykle istotny temat. Jest to, jak wiadomo, rodzina jest fundamentem, przynajmniej być powinna fundamentem cywilizacji łacińskiej. Dlatego teraz poproszę o zabranie przez pana posła głosu i może wytłumaczenie nam, jakie były motywy i przyczyny, dla których tak bardzo zależało mu na zorganizowaniu tego spotkania, jak i również tego, o czym wspomniał pan profesor, przygotowania publikacji po konferencji. Liczę, że będą Państwo mieli dzięki temu okazję głębiej z tą tematyką się zapoznać. Witam pana profesora, witam uczestników panelistów i całą uczelnię. No jest to dla mnie wielka delektacja intelektualna, ale też ogromny zaszczyt móc spotkać się w tak zacnym gronie, w tak zacnym miejscu,
w sprawie niezwykle ważnej, a niedocenianej. Na ogół trudno jest namówić ludzi do poważnego potraktowania trudnych tematów, a w tym wypadku mieliśmy ogromny kłopot z nadmiarem zainteresowania, co jest rzeczą dobrze rokującą dla samego tematu, a mnie to cieszy ogromnie. Spotkaliśmy się w tak zacnym gronie osób zatroskanych stanem naszych rodzin. Czuję się jako osoba zapraszająca, jako inicjator debaty, czuję się zobowiązany zakreślić obszar tematyczny tej debaty. Proszę Państwa, kiedy pękają tynki katedr, kiedy kruszeją freski, zastanawiamy się nad sposobami ich ratowania. Szukamy jakiejś szpachli, szukamy farby. Tymczasem zapominamy zauważyć, że budowla być może utraciła fundamenty i dlatego się sypie. Więc może nad szpachlą i może nad farbą nie powinniśmy się zastanawiać, bo zagrożenie być może być zagrożenie egzystencjalne dla samego istnienia takiej budowli. I podobnie rzecz ma się ze stanem rodzin. My mówimy o naszych polskich rodzinach, ale Europa się na tyle zunifikowała, że dotyczy to wszystkich krajów europejskich i stanu rodzin, czyli stanu społeczeństwa wszystkich europejskich narodów i wszystkich państw. Trawestując klasyka, powiedziałbym tak, że rodzina polska istnieje tylko teoretycznie. Rodzina polska jest kupą gruzów, powstałą w wyniku utraty materialnego fundamentu jej istnienia. Jeżeli ucisk fiskalny osiągnął taki poziom, że mąż i ojciec nie jest w stanie zarobić na utrzymanie żony i dzieci, to żona i matka musi porzucić dom, męża i dzieci i pójść pracować na biurokratycznych nadzorców, żeby pozostawione jej resztki zarobku dołożyć do utrzymania siebie i dzieci. Kiedy mąż pracuje na podatki, kiedy żona pracuje na podatki, a dzieci wychowywane są w sierocińcach pod państwową kuratelą, trudno w ogóle mówić o istnieniu rodziny. Nam się wydaje, że to są rodziny, ale de facto to tych rodzin prawie że nie ma, one są za nimi. Funkcje rodzicielskie i dydaktyczne, i pedagogiczne przejęło państwo. Wychowywanie dzieci zastąpiła hodowla pokornych parobków opresyjnego państwa. Rozważania o kształceniu, rozważania o wychowaniu dzieci stały się rozważaniami o kształceniu i wychowywaniu przez państwo, o kształceniu i wychowywaniu bez rodzin. Rozważamy rodzinę, bardzo często rozważamy rodzinę, będącą elementem struktury totalitarnego, opresyjnego państwa. A to jest przecież nienaturalne. Nie tym z natury jest i być powinna rodzina. Żyjemy w czasach, w których zła jest nie tylko kondycja rodzin. Zła jest też kondycja firm, zła jest kondycja chłopskich gospodarstw, zła jest kondycja kościoła. Mówiąc najogólniej, zła jest kondycja wszystkich instytucji społecznych. Katastrofalnie zła. Analizując historię zmian cywilizacyjnych i ustrojowych, możemy zauważyć, że aktualny stan instytucji społecznych wynika z procesów zapoczątkowanych antyfrancuską rewolucją i jej kolejnymi mutacjami. Współczesne państwa konsekwentnie hołdują zasadom totalitaryzmu, a totalitaryzm oznacza nietolerancję dla jakiejkolwiek autonomii. Więc łamana jest autonomia wszystkich instytucji społecznych. Samorządność poszczególnych krajów w ramach państw i samorządność gmin od dawna jest fikcją. Władze lokalne są tylko organami, jakimiś odnogami władzy totalitarnego państwa. Wszelkie formy działalności gospodarczej dawno już poddane zostały pełnej kurateli, kontroli, pełnym formom nadzoru ze strony totalitarnego państwa. A w państwie cywilizacji łacińskiej powinnością władzy państwowej była ochrona autonomii wszelkich instytucji społecznych. My już zapomnieliśmy o takim państwie. Zapomnieliśmy też, na czym taka autonomia instytucji społecznych polega. Otóż w największym skrócie instytucja społeczna jest autonomiczna, jeżeli pełnia władzy zamyka się w granicach tej instytucji. W państwie cywilizacji łacińskiej poszczególne kraje wyłaniały władzę wedle własnych procedur i tradycji. W
pańskiej cywilizacji łacińskiej jedyny nadzór nad zarządem komercyjnego przedsięwzięcia należał do właściciela. Pełnia władzy nad gospodarstwem rolnym należała do chłopa. Władze kościelne wyłaniał wyłącznie kościół. Władza w rodzinie też nie należała do państwa. I nie należała do jakiejś większości. Władza w rodzinie należała do głowy rodziny. Totalitaryzm współczesnych państw oznacza brak tolerancji dla jakiejkolwiek autonomii. Celem państwa totalitarnego jest doprowadzenie do takiego stanu, kiedy to wszystkie instytucje społeczne poddane będą nadzorowi, kontroli i prawnej oraz administracyjnej ingerencji w ich funkcjonowanie ze strony państwa. Pamiętajmy takie główne hasło faszyzmu. Wszystko dla państwa. Wszystko poprzez państwo. Nic poza państwem. Przywykliśmy już do takiego stanu rzeczy na tyle, że nie tylko przestaliśmy ten totalitaryzm krytykować, ale wręcz przestaliśmy go zauważać. Totalitaryzm państwowy już wydaje nam się rzeczą oczywistą i naturalną, a przecież jest zaprzeczeniem naturalnego porządku społecznego. Jest zaprzeczeniem państwa cywilizacji łacińskiej. Gwałci istotę człowieczeństwa, gwałci ludzką wolność. Odbiera człowiekowi możliwość stanowienia o sobie. Instrumentalnie traktuje i Boga, i religię, usiłując podporządkować sobie instytucje Kościoła katolickiego. Przecież po to składa Kościołowi katolickiemu ofertę podatku kościelnego, za możliwość zwiększonych wpływów finansowych na rzecz Kościoła, chce uzyskać kontrolę nad tymi wpływami i nad wszystkimi donatorami. Totalitarnym takim zamierzeniom, zakusą współczesnego państwa poddawana jest też rodzina. Rodzina jako instytucja życia społecznego. Kontrola państwa nad rodziną i ingerencja w życie i funkcjonowanie rodzin ma na celu złamanie tego takiego przedostatniego bastionu normalnego, wolnego społeczeństwa. A przecież wspólnoty rodzinne, wspólnoty kościelne czy wspólnoty gospodarcze są instytucjami pierwotnymi w stosunku do państwa. Są wykwitem natury ludzkich społeczności. Z nich właśnie składa się państwo i to państwo ma pełnić w stosunku do tych instytucji rolę służebną. A nie odwrotnie. Dziś w propagandowym przekazie ukazuje nam się incydenty złego funkcjonowania rodzin, żeby uzyskać nasze milczące przyzwolenie na złamanie autonomii rodzin. Wszystkich rodzin, nie tylko tych patologicznych. I uzyskanie naszego przyzwolenia na ustanowienie państwowej kontroli nad instytucją rodziny oraz państwowej ingerencji w funkcjonowanie rodzin. Obalono już autonomię gospodarstw chłopskich, zrównując je z totalnie kontrolowanymi firmami. Autonomia firm obalona została już bardzo dawno. Pozostała jeszcze tylko rodzina i kościół. Jeżeli ominiemy nasz taki niezwykle już słaby instynkt obrony normalności pod wpływem propagandowego nagłaśniania incydentów, przyjmiemy milczącą zgodę na to, że państwo przejąć musi władzę nad rodzinami, to rządzący nami totalitaryści będą mieli do pokonania już tylko Kościół. A przecież nie cofają się oni nawet przed taką rozbudową narzędzi i kontroli nad jednostką, nad każdym człowiekiem z osobą. Wszystkie myśli i czyny każdego z nas w założeniach totalitarystów mają podlegać ich kontroli, ich nadzorowi, ich regulacjom. Człowiek w intencjach rządzących nami totalitarystów ma zostać całkowicie uprzedmiotowiony. Kto więc dzisiaj wysuwa propozycje dotyczące tego, jak może, a jak nie może funkcjonować rodzina, ten ryzykuje, że już możliwe, że nieświadomie, ale że już sytuuje się po stronie zasady państwa totalitarnego. Istnieje taka obawa. Istnieje obawa, że zajmiemy się doskonaleniem państwowego totalitaryzmu. Uważajmy na to niebezpieczeństwo. Bo pamiętajmy, że jest to taki nieustający jakby kulturkampf. Dziś obrona naszych rodzin powinna oznaczać przede wszystkim stanowczą obronę ich autonomii, ich naturalnego prawa do samostanowienia i możliwości tego stanowienia o sobie. Takie lub inne nakazy czy zakazy dotyczące funkcjonowania rodzin, czy też jakichkolwiek innych naturalnych instytucji społecznych, mogą się okazać tylko różnymi treściami wypełniającymi totalitarną istotę państwa, władczą ingerencję państwa w funkcjonowanie tych instytucji. Nie zastanawiajmy się przed tym, jak realizować totalitaryzm.
Zastanawiajmy się, jak totalitaryzmowi się przeciwstawić. Baczmy, by w trosce o interesy polskich rodzin nie uczynić z nich prewencyjnie elementów instytucji totalitarnego państwa. To są oczywiście kwestie bardzo abstrakcyjne. To jest jakaś filozofia państwa, filozofia prawa. Ale wracając do konkretu, wróćmy na tę drugą, na tą konkretną stronę medalu, na utracony materialny fundament funkcjonowania i istnienia polskich rodzin. Kryzys rodziny wynika przede wszystkim wprost ze zniszczenia materialnego fundamentu funkcjonowania, tej takiej najistotniejszej, najbardziej pierwotnej, najbardziej naturalnej instytucji społecznej. Przerażający ucisk podatkowy sprawił, że mężczyźni nie są w stanie utrzymać swoich rodzin. Żony i matki zostały tym samym zmuszone do opuszczenia domów, mężów, dzieci i zostały zmuszone podjąć pracę zarobkową, żeby zapewnić egzystencję własną i własnych rodzin. Egzystencję dzieci, które tym samym zostały pozbawione możliwości normalnego funkcjonowania w normalnych rodzinach. Rodziców zastąpili państwowi, przez państwo w jakiś sposób licencjonowani, wychowawcy i nauczyciele. Więc to jest pewnego rodzaju instytucje hodowli obywateli pokolnych. To już nie są w zasadzie rodziny. My te rodziny, jeżeli myślimy odpowiedzialnie, musimy dopiero przywrócić. Dla takich dzieci państwo stało się ojcem, prawo stało się matką. Naprawiając państwo i prawo w ich funkcjach i powinnościach rodzicielskich, możemy w istocie doprowadzić do dalszej degradacji rodzin. Nieopatrznie możemy udzielić poparcia kolejnym zakusom państwowego totalitaryzmu. Musimy na to bardzo uważać. Jeżeli myślimy o rodzinie, to powinniśmy myśleć o rodzinie takiej, jakiej z natury ona być powinna. Myśląc o rodzinie, myślimy więc o takim stanie rzeczy, gdzie ojciec jest ojcem, gdzie mąż jest mężem, matka jest matką, o takim stanie rzeczy, gdzie żona jest żoną. Pomyślmy o tym, co można i należy zrobić, by taki stan rzeczy przywrócić. Życząc państwu bardzo owocnych obrad, żeby owoce tego naszego spędzonego tu wspólnie czasu były jak najliczniejsze. Powierzajmy się Bożej opiece. Niech nam Pan Bóg sprzyja. Dziękuję bardzo. Życzę owocnych obrad. Szanowni Państwo, przede wszystkim w swoim imieniu chciałam podziękować za możliwość uczestniczenia w tej konferencji, przewodniczenia jej już od tego momentu. Pierwsza słowa podziękowania do Pana Posła za tak wnikliwą obserwację obecnego stanu rzeczy i faktycznego, i prawnego. Uderza to w sedno tego problemu, który nas otacza. No i to jest też duża zagwozdka dla Państwa, studentów, co zrobić, żeby ten stan rzeczy polepszyć, żeby Państwo, zwłaszcza jako młodym ludziom, studiującym, którzy rozpoczęli przygodę ze studiami, żyło się jak najlepiej w Polsce i w Europie. Na początek jednak cofnijmy się w czasie, do czasów antyku, a dokładnie do antycznego Rzymu i posłuchajmy o tym, jakie podejście do tych kwestii mieli Rzymianie, a dokładnie jakimi, jak cenzorzy realizowali się jako propagatorzy polityki prorodzinnej w starożytnym Rzymie. Referat wygłosi pani profesor Anna Terwacka. Szanowni Państwo, myślę, że moich studentów w szczególności nie dziwi to, że w każdym przypadku usiłuję doszukiwać się jakiejś kontynuacji naszej rzeczywistości w rzeczywistości rzymskiej i stąd taki temat. Chciałabym Państwu przedstawić pokrótce rolę cenzorów jako tych urzędników w Rzymie Republikańskim, którzy stali na straży ogólnie pojętej moralności, ale również na straży rodziny jako po pierwsze podstawowej komórki społecznej, ale również podstawowej komórki politycznej. Każde państwo, czy to starożytne, czy to współczesne, potrzebuje rodziny jako tej instytucji,
która zapewnia państwu byt i przetrwanie. Prokreacja to jest to, co jest absolutnie niezbędne do istnienia państwa. I dlatego, mimo że w Rzymie rodzina była jednostką absolutnie autonomiczną, mimo że absolutną władzę w tej rodzinie sprawował pater familias, który miał władzę życia i śmierci nad członkami rodziny, to jednak już od czasów republikańskich daje się zauważyć pewne elementy, pewne przypadki ingerencji państwa właśnie za pośrednictwem cenzorów w funkcjonowanie rodziny. Na początek kilka słów o kompetencjach tych urzędników. Urząd cenzora, początki tego urzędu datuje się na mniej więcej połowę V wieku przed naszą erą i pierwotnie, na co wskazuje również etymologia tego słowa, zadaniem tych urzędników było przede wszystkim dokonywanie czysto formalnie spisu wszystkich obywateli raz na 5 lat. Natomiast mimo, jak Liwiusz powiedział, dość skromnych początków, ten urząd urósł potem i nabrał ogromnego znaczenia. W jednym ze swoich sztandarowych dzieł, w dziele o prawach, De Legibus, Cycero nakreślił obraz państwa idealnego, trochę platońsko. Natomiast jego państwo idealne miało ogromne podobieństwa do Republiki Rzymskiej w tej czystej formie, jeszcze nie zdegenerowanej. I w związku z tym jego komentarze dotyczące poszczególnych urzędów w bardzo dużej mierze odbijają rzeczywistość i pokazują, jak faktycznie dany urząd funkcjonował w okresie Republiki. O cenzorach Cycero napisał tak. Cenzorzy niech spisują wiek, potomstwo, niewolników i majątek ludu. Niech strzegą miejskich świątyń, dróg, wodociągów i przychodów skarbu państwa. Niech przypisują części ludu według tribus. Niech rozdzielają według porządku majątkowego i wieku. Niech przypiszą potomstwo jeźdźców i piechoty. Niech zakazują być bezrzędnym. Niech stoją na straży obyczajów ludu. Niech nie pozostawiają hańby w Senacie. To jest w największym skrócie lista kompetencji cenzorów. Zauważcie państwo, na czoło wybija się obowiązek sporządzania spisu ludności i wymienione są pewne elementy, które każdy obywatel musiał zadeklarować w czasie tego spisu, tak? Swój wiek, potomstwo, rodzinę, niewolników i tak dalej, majątek przede wszystkim również. Natomiast oprócz tego Cycero wspomina po pierwsze o działalności związanej z funkcjonowaniem, nazwijmy to, miejskiej infrastruktury, czyli pieczą nad dochodami i wydatkami państwa, nad budowaniem, remontowaniem budynków i nad podatkami. A zaraz potem pisze o tym, co po łacinie nazywamy regimen morum, czyli właśnie pieczą nad obyczajami, nad moralnością publiczną. W ramach tej kompetencji cenzorzy dysponowali bardzo mocną sankcją w postaci noty cenzorskiej. Mogli, dokonując spisu ludności, spisując senatorów również i elitarne centurie jeźdźców, mogli wykluczać, przenosić obywateli w hierarchii społecznej, jak również karać ich niesławą, utratą dobrego imienia, co dla Rzymian, dla których dignitas, godność stanowiła podstawę, było również bardzo istotnym elementem. Natomiast obok tej funkcji niejako, ale w związku z nią, Cycero wymienia również zakaz bycia bezrzędnymi. I to jest ten element, na którym ja bym chciała się za chwileczkę skupić trochę bardziej. O co tutaj chodzi? Bo wszystko wskazuje na to, że cenzorzy mieli pilnować, aby obywatele pozostawali w związkach małżeńskich. No
Najpierw jednak, żebyście Państwo zobaczyli, o kim rozmawiamy. To jest jedno z najsłynniejszych przedstawień cenzora. Relief pochodzący mniej więcej z 100 roku przed naszą erą, będący częścią tak zwanego ołtarza Domicjusza Henobarba, do obejrzenia w Luwrze aktualnie. Relief przedstawiający właśnie spis ludności. Ta osoba, która siedzi po lewej stronie z tablicą, jest to najprawdopodobniej pomocnik cenzora, który fizycznie dokonuje wpisu. Natomiast ten człowiek, który siedzi w centrum tego przedstawienia, to jest właśnie cenzor. I zobaczcie Państwo, on siedzi, a obok niego stoi obywatel, któremu on na ramieniu położył rękę. I ta ręka, po łacinie manus, to wiecie Państwo, to jest symbol władzy. To jest ewidentnie symbol władzy. Zobaczcie Państwo wobec tego, w rodzinie tę władzę, manus, władzę, która potem została trochę bardziej uszczegółowiona i wydzielone zostały jej poszczególne elementy, ale pierwotnie to właśnie manus, ręka, to jest ta władza. W rodzinie sprawuje ją paterfamilias, natomiast nad paterfamilias władzę ewidentnie sprawuje cenzor, bo on ma możliwość decydowania o tym, gdzie w hierarchii społecznej ten paterfamilias, a co za tym idzie również jego rodzina, się znajdą. Stąd, mimo że zwykle traktuje się urząd cenzora jako taki urząd zdecydowanie mniej znaczący w ustroju republikańskim niż chociażby konsulat, to jednak wydaje się, że jest to urząd, który dla tego ustroju miał znaczenie niebagatelne, wręcz kolosalne. Jeśli chodzi o te elementy ingerowania cenzorów w życie rodzinne, to one przede wszystkim, można je przede wszystkim umiejscowić właśnie w tym spisie ludności, cenzusie dokonywanym raz na 5 lat. Proszę Państwa, w czasie tego spisu każdy obywatel, tak jak wspomniałam, składał deklarację. Deklarację, która, jak powiedziałam, obejmowała jego rodzinę, wiek, potomstwo, majątek, ale nie tylko. Ta deklaracja była zawsze składana w formie tak zwanego jus jurandum. To jest, proszę Państwa, przysięga. Przysięga o charakterze sakralnym, której patronem jest Jowisz, czyli zobaczcie Państwo, ranga jest rzeczywiście ogromna. I polega ona na, podobnie jak znana Państwu stypulacja, na zadaniu pytania i udzieleniu odpowiedzi. Przy czym w przypadku jus jurandum dokonywanego w czasie spisu urzędnik, czy to cenzor, czy jego pomocnik, pytał o konkretne kwestie, a obywatel miał obowiązek zgodnie z prawdą udzielać odpowiedzi. W Nocach Attyckich Aulusa Gelliusa pojawia się kilka fragmentów, które przybliżają nieco specyfikę tego momentu i pokazują, jak to wyglądało. I na przykład Gellius pisze tak. Cenzor przyjmował uroczystą przysięgę dotyczącą żon. Formuła była następująca. Czy masz, zgodnie z swoim przekonaniem, żonę? Tym, który składał przysięgę, był pewien szyderca i złośliwiec zbyt skłonny do żartów. Ten, uznając to za miejsce dla opowiedzenia dowcipu, kiedy, tak jak było w zwyczaju, cenzor powiedział, czy masz zgodnie z twoim przekonaniem żonę, rzekł, mam żonę, ale nie u licha zgodnie z moim przekonaniem. Wówczas cenzor, tego kto niestosownie zażartował, przeniósł do grona erarii i jako powód zapisał ten powiedziany przed sobą błazeński żart. Po pierwsze, strona anegdotyczna, tego po polsku niestety tak dobrze nie widać. Po łacinie widać to znacznie lepiej, ponieważ to sformułowanie, które ja tutaj przetłumaczyłam jako zgodnie z twoim przekonaniem, po łacinie ex animi tui sententia, oznacza po pierwsze zgodnie z czyjąś najlepszą wiedzą, przekonaniem, ale również zgodnie z czyimś upodobaniem. Tak, czyli mam żonę, tak, ale niespecjalnie ona mi się podoba, niespecjalnie jestem szczęśliwy z tego powodu. Natomiast, jakie informacje możemy z tego tekstu zaczerpnąć? Po pierwsze, wiadomo,
że cenzor zwraca uwagę na to, czy ktoś jest żonaty, czy nie. Deklaracje cenzusowe oczywiście składali generalnie mężczyźni, więc to pytanie zawsze dotyczyło właśnie żon. Ale to sformułowanie exani mitui sententia najprawdopodobniej ma związek również z tym, co stanowi jedną z podstawowych różnic między małżeństwem w prawie rzymskim, a małżeństwem w prawie współczesnym. Otóż w starożytnym Rzymie, żeby małżeństwo mogło zaistnieć, nie wystarczała zgoda początkowa obojga małżonków, tak jak to ma miejsce w większości współczesnych porządków prawnych. Ta zgoda czy wola trwania w związku musiała istnieć przez cały czas małżeństwa. W związku z tym to pytanie zapewne dotyczy również, czy ty nadal chcesz być mężem swojej żony, czy ty nadal wyrażasz tę affectio maritalis, czyli właśnie trwałą wolę pozostawania w związku. Żartownik, jak Państwo widzicie, został przez cenzorów ukarany dosyć szeroko, bo właśnie został zdegradowany w hierarchii do grona tych obywateli, którzy sytuowali się w niej absolutnie najniżej. Oprócz tego pytania dotyczącego pozostawania w małżeństwie, w czasie cenzusu pojawiało się jeszcze jedno pytanie. Znowu chciałabym Państwu pokazać fragment Nocy Attyckich Geniusa, ale ze względu na to, że on dotyczy pewnego bardzo specyficznego kazusu, to chciałabym Państwu w ramach dygresji odrobinkę przybliżyć sytuację. Otóż Rzymianie znali najprawdopodobniej od czasów archaicznych instytucje rozwodu. Rozwód mógł być zarówno czynnością prawną dokonywaną za zgodą obu stron, jak również jednostronnie, początkowo wyłącznie przez męża i tylko jeśli mąż wykazał, że żona dopuściła się jednego z najgorzej postrzeganych w tamtej społeczności czynów, czyli przede wszystkim cudzołóstwa, jak również na przykład picia wina. Tylko w takiej sytuacji mąż mógł żonę odprawić. I o ile początkowo bardzo surowo tego przestrzegano, mąż, który odprawiłby żonę bez zachowania tych przyczyn, był pozbawiany całego majątku, połowa szła na rzecz żony, połowa na rzecz bogini Ceres, o tyle najprawdopodobniej w okresie republikańskim tak surowa sankcja uległa zanikowi. Kto przejął obowiązek czuwania nad tym, żeby rozwodów nie dokonywano bez przyczyny? Właśnie cenzorzy najprawdopodobniej. I teraz ten słynny kazus dotyczy niejakiego Spuriusza Carviliusza II, którego rozwód Rzymianie datowali na 231 rok przed naszą erą. Spurius Carvilius, który miał przydomek Ruga, człowiek znaczny, w roku 523 od założenia miasta za konsulatu Atiliusa i Valeriusa przeprowadził rozwód z żoną, ponieważ nie rodziło się z niej dzieci z powodu ułomności ciała. O tym właśnie Carviliusie mówi się, że żonę, którą odprawił, bardzo kochał i uważał za ukochaną ze względu na jej obyczaje, przedłożył jednak moc przysięgi ponad wolę i miłość, ponieważ został zmuszony przez cenzorów przysiąc, że pojmie żonę w celu płodzenia potomstwa. To jest to słynne sformułowanie, które w tekstach źródłowych pojawia się wielokrotnie, liberorum procreandorum gratia, czyli właśnie w celu płodzenia potomstwa. O co chodzi? Z całą pewnością z tego tekstu wynika, że Carvilius rozwiódł się z żoną dlatego, że jego zdaniem była bezpłodna. Z całą pewnością wzbudziło to jakieś kontrowersje społeczne, natomiast ten powód, który stał u podstaw rozwodu, jest najciekawszy z naszego punktu widzenia. On twierdził, że nie mógł pozostawać dłużej w tym związku, bo przed cenzorami przyrzekł, że zawarł małżeństwo w celu płodzenia potomstwa. Czyli co on zrobił? Postawił cenzorów w sytuacji bez wyjścia. Bo z jednej strony cenzorzy mieli stać na straży tego, żeby nie dokonywano rozwodów bez zachowania przyczyn wskazanych przez Romulusa, a tam bezpłodności z całą pewnością nie było. Z drugiej strony wiedział, że cenzorzy mają również starać się
nakłaniać obywateli do tego, żeby zawierali małżeństwo w celu płodzenia potomstwa, między innymi tak formułując jedno z pytań cenzusowych. I tak źle, i tak niedobrze. Jak się go ukaże, no to w takim razie stwierdzi się, że nie trzeba zawierać małżeństwa w celu płodzenia potomstwa. Jeśli się go nie ukaże, to dla odmiany stwierdzi się, że w takim razie można dokonać rozwodu bez dochowywania tych przyczyn, które wskazał w swojej ustawie Romulus. Sytuacja absolutnie bez wyjścia. Ostatecznie Carvilius nie został ukarany. Natomiast zobaczcie Państwo, to pokazuje, jak mocno cenzorzy byli zaangażowani w propagowanie małżeństw i w propagowanie posiadania potomstwa. Wiemy na pewno, że cenzorzy rzadko kiedy posuwali się do stosowania jakichś bardzo poważnych sankcji, natomiast w większości wypadków ograniczali się do wygłaszania płomiennych mów, mających nakłonić współobywateli do zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Przy wielu wykształconych słuchaczach, pisze znowu Gellius, odczytana została mowa Metellusa Numidicusa, surowego i wymownego męża, którą wygłosił w czasie cenzury do ludu na temat orzenku, kiedy nakłaniał do gorliwości w zawieraniu małżeństw. W mowie tej tak było napisane. Gdybyśmy mogli żyć bez żony, kwiryci, wszyscy trzymalibyśmy się z dala od tej uciążliwości. Skoro jednak natura tak to urządziła, że nie da się zbyt wygodnie żyć z żoną, ale bez niej nie da się żyć w ogóle, należy raczej kierować się trwałym dobrem niż chwilową przyjemnością. To jest, proszę Państwa, ten typowy rzymski mizoginizm, żoną z żoną fatalnie, w ogóle nie da się wytrzymać, no ale już skoro trzeba, to trzeba, trudno. Cenzor podobno swoją mową wzbudził dosyć duże kontrowersje, ale skutek osiągnął. I tę samą mowę, według relacji epitomatora Liviusza, miał wykorzystać August. Wtedy, kiedy usiłował przeforsować i przekonać przede wszystkim współobywateli do swojego ustawodawstwa małżeńskiego, które nie dawało już dowolności, które stanowczo przymuszało obywateli zarówno do pozostawania w związkach małżeńskich, jak i do posiadania potomstwa. August tę samą mowę przytoczył w Senacie, tak jakby ona została sformułowana w jego czasach. Natomiast no, to już jest trochę późniejszy okres, to już jest początek pryncypatu. Wracając do cenzorów, zwykle, tak jak wspomniałam, ograniczali się oni do wygłaszania mów. Natomiast zdarzało się, że reagowali nieco bardziej stanowczo i tak na przykład cenzorzy Camillus i Postumius nakazali, by ci, którzy doczekali starości w stanie bezżennym, płacili pieniądze do skarbu państwa tytułem kary, czyli ustanowili podatek. Podatek czy karę, jakbyśmy tego nie nazwali, dla tych, którzy nie zawarli związku małżeńskiego i doczekali w tym stanie kawalerskim późnego wieku. Skoro były jakieś sankcje, skoro były namowy, musiały też być jakieś premie. Tak to zwykle bywa. Obok metodyki ja zwykle jest również metoda marchewki. August wiedział o tym doskonale i cenzorzy również. W związku z tym już od czasów republikańskich istniały pewne nagrody dla tych, którzy byli ojcami przynajmniej trójki dzieci. W okresie republikańskim to były jeszcze bonusy tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Później w czasach Augusta również dla kobiet, ale cenzorzy na kobiety wpływu żadnego nie mieli, bo kobiety nie podlegały spisowi. Ten fragment zacytowałam dlatego, że w nim jest pokazane, jak tego nadużywano. Otóż, jakimi przywilejami mógł się cieszyć ojciec trójki dzieci? Na przykład w sytuacji, kiedy dochodziło do jakiegoś rozdawnictwa ziemi, miał pierwszeństwo. W sytuacji, w której była wątpliwość, kogo wybrać na dany urząd, bardzo często to on wygrywał. I stąd zaczęły się pojawiać nadużycia. Scypion, słynny Scypion Afrykańczyk, ubolewał, że niekiedy dokonywano przysposobienia po to,
żeby podnieść liczbę potomstwa i żeby móc korzystać z nagród przewidzianych dla ojców licznego potomstwa. Taki proceder starano się ukrócić, zwykle bez większego skutku, natomiast chciałam Państwu zasygnalizować, że zawsze znajdzie się jakaś możliwość obejścia prawa. Podsumowując, chciałabym powiedzieć, że ten wkład cenzorów w kształt rodziny w prawie rzymskim, w Rzymie okresu republikańskiego, był niebagatelny. Tych urzędników postrzegano jako takie postaci wręcz pomnikowe i rzeczywiście oni mieli ogromny posług w społeczeństwie. Na ile skuteczne były te mowy, oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością, ale wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w wyższych warstwach społeczeństwa udawało się jakieś skutki osiągnąć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Teraz Pan Profesor Jan Zabłocki wygłosi referat na temat skutków cywilnych małżeństwa konkordatowego. Pani Przewodnicząca, Panie Dziekanie, Szanowni Organizatorzy, drodzy studenci, moim tematem są skutki cywilne małżeństwa konkordatowego. Jeżeli chodzi o konkordaty, to jest ogólna nazwa umów międzynarodowych, jakie zawiera stolica apostolska z państwem. Poszczególna umowa w poszczególnym państwie może mieć własną nazwę. Umowy konkordatowe pojawiły się w okresie reformy zapoczątkowanej w drugiej połowie XI wieku przez papieża Grzegorza VII. Za pierwszy konkordat przyjmuje się układ wałmacki zawarty między papieżem Kalikstem II i cesarzem Henrykiem V. Umowy stolicy apostolskiej czy za stolicą apostolską, które regulowały sprawy małżeńskie, pojawiły się w XIX wieku. W XX wieku zawarto szereg takich umów, a po Soborze Watykańskim II można tutaj wymienić umowy konkordaty z Kolumbią, Portugalią, Hiszpanią, Włochami i Polską. Przepisy ogólne, które dotyczą wszystkich konkordatów, czy które są zawarte we wszystkich konkordatach, są podobne. Warto zauważyć, że we wszystkich konkordatach występują te same elementy, choć nie zawsze w tej samej kolejności. Zobowiązanie, jego podmiot, państwo, atrybut zobowiązania, skutki cywilne i przedmiot, do którego zobowiązanie się odnosi, małżeństwo kanoniczne. W konkordacie polskim jednak najpierw został określony przedmiot zobowiązania, małżeństwo kanoniczne, później samo zobowiązanie, bez wyraźnego wskazania państwa, zawsze podobnie jak w konkordacie włoskim, a na końcu atrybut zobowiązania, skutki cywilne. Na tle tych sformułowań rodzi się pytanie, na ile kanoniczne prawo małżeńskie wkracza poprzez umowę konkordatową w system prawa cywilnego. Teoria recepcji prawa kanonicznego, teoria recepcji prawa kanonicznego do prawa cywilnego nie jest jednolicie rozumiana. Chodzi tutaj o kanoniczne prawo małżeńskie. Tak na marginesie, recepcja prawa cywilnego do prawa kanonicznego bywa nazywana kanonizacją prawa cywilnego. Analogicznie zatem, choć dziwnie zabrzmi,
można by mówić o cywilizacji prawa kanonicznego. Przy okazji chciałem zauważyć, że dychotomia prawo kanoniczne, prawo cywilne może prowadzić do wielu nieporozumień między prawnikami i kanonistami. W tej dychotomii dla niektórych z kanonistów prawo karne, prawo administracyjne czy podatkowe jest prawem cywilnym. Dla niektórych zaś prawników prawem cywilnym nie jest prawo pracy, prawo handlowe czy nawet rodzinne i opiekuńcze. Dlatego też wolę posługiwać się dychotomią prawo kanoniczne, prawo krajowe. Wracając do recepcji. Jedni opowiadają się za recepcją materialną, która zakłada, że prawo kanoniczne w zakresie wyznaczonym konkordatem staje się prawem krajowym, a w konsekwencji prawo krajowe uznaje w pełni skutki prawa kanonicznego także w zakresie jego nierozerwalności. Drudzy natomiast mówią o recepcji formalnej, dowodząc, że jedynie wybrane normy prawa kanonicznego obowiązują w systemie prawa krajowego, ale nie stają się przez to normami prawa krajowego. Inaczej mówiąc, małżeństwo zawarte na podstawie norm prawa kanonicznego jest zawarte według prawa krajowego, ale skutki czysto kanoniczne tego małżeństwa nie obowiązują w prawie krajowym. Nie rozumiem, że za tym jest zakaz rozwodów. Przykładem zastosowania recepcji materialnej prawa kanonicznego do prawa krajowego jest konkordat portugalski z 1940 roku. Artykuł 24 tego konkordatu zawierał postanowienie, że katolicy, którzy zawarli małżeństwo na podstawie przepisów konkordatu, tym samym rzekli się możliwości orzeczenia rozwodu cywilnego przewidzianego prawem portugalskim. Zakaz ten zniesiono w 1975 roku. Według obowiązującego prawa kanonicznego małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz również kanoniczemu, zachowaniu kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa. Zgodnie z konkordatem polskim z 1993 roku od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie zgodnie z prawem polskim. Jeżeli między nuptiantami nie ma przeszkody wynikającej z prawa polskiego, złożą przy zawieraniu małżeństwa oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i jeżeli zawarcie małżeństwa zostanie wpisane w aktach stanu cywilnego. Szczegółowy modus procedendi przy zawieraniu małżeństwa pozostawiono do uregulowania ustawodawcy polskiemu, który dokonał odpowiednich zmian ustawą z 24 lipca 1998 roku. Na mocy tej ustawy, artykułu 1 tej ustawy, artykuł 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego otrzymał brzmienie: przede wszystkim małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jest jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że wstępują w związek małżeński. I następnie takie oświadczenie może zostać złożone także przed obecności duchownego kościoła czy związku wyznaniowego. Odpowiednie zmiany wprowadzono też
partykularnym prawie polskim, prawie polskim kanonicznym. Konferencja Episkopatu na zebraniu plenarnym w dniu 4 czerwca 1998 roku podjęła uchwałę, która stanowi, że wierni Kościoła katolickiego w Polsce zawierający małżeństwo kanoniczne mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych zapewnionych w artykule 10 konkordatu. Zgodnie z tą uchwałą, bez zgody ordynariusza, nie wolno asystować przy małżeństwach nokturientów, którzy nie chcą i małżeństwo wywierało skutki w prawie polskim. Ordynariusz miejsca może zezwolić na zawarcie małżeństwa bez skutków cywilnych tylko w wyjątkowych przypadkach zależnych powodów pastoralnych. Następnie konferencja Episkopatu w dniu 22 października 1998 roku na zebraniu plenarnym wydała instrukcję dla duszpasterzy dotyczącą małżeństwa konkordatowego. Przypomniano w niej postanowienie artykułu 10 konkordatu oraz względy ustawodawstw polskim umożliwiające zawarcie małżeństwa kanonicznego, które po spełnieniu odpowiednich wymogów będzie również pociągało skutki przewidziane w prawie polskim. Określono też zasady postępowania i szczegółowe czynności, jakie należy zachować przy przygotowaniu i zawieraniu małżeństwa konkordatowego. Instrukcje zgodnie z normami prawa koniecznego wydają ci, którzy mają władzę wykonawczą w granicach swojej kompetencji. To jest kanon 34, paragraf 1 Kodeksu Prawa Koniecznego. Instrukcje nie zmieniają ustaw, ale wyjaśniają, jak je stosować. Jeśli nie dają się pogodzić z przepisami ustaw, nie obowiązują. Paragraf 2 kanonu 34. Wspomniana instrukcja Episkopatu wyjaśnia, jak należy postępować w praktyce duszpasterskiej, by zagwarantować małżeństwom kościelnym skutki przewidziane w prawie polskim. Podstawą prawną wydania omawianej instrukcji jest cytowana w niej uchwała Episkopatu, która w tej instrukcji została promulgowana. Uchwała ta brzmi: bez zgody ordynariusza nie wolno asystować przy małżeńskim nuptum klientów, którzy nie chcą, by ich małżeństwo wywierało skutki w prawie polskim. Ordynariusz miejsca może zezwolić na zawarcie małżeństwa do skutków cywilnych tylko w wyjątkowych przypadkach z ważnych powodów pastoralnych. Cytowana uchwała Episkopatu odwołuje się do numeru 2 kanonu 1, paragrafu 1 kanonu 1071, regulującego jednak nieco inną sytuację, a mianowicie poza wypadkiem konieczności nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte według prawa krajowego, a domem legis civilis. Jak można zauważyć, regulacja zawarta w kodeksie dotyczy sytuacji, w której nokturienci nie mogą zawrzeć małżeństwa, podczas gdy sformułowanie zawarte w uchwale Episkopatu zamieszczonej w instrukcji dotyczy sytuacji, w której nokturienci nie chcą zawrzeć skutków cywilnych małżeństwa. A zatem sformułowanie tam zawarte jest rozszerzenie normy kodeksowej, do której się odwołuje. No i tutaj jest przekroczenie kompetencji konferencji Episkopatu, dlatego też wymagało rekognicjonizm stolicy apostolskiej. Uchwała Episkopatu jako dekret ogólny
jest ustawą we właściwym słowa znaczeniu. Gdy zatem nurtujęci nie chcą zawrzeć małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych, muszą mieć zgodę ordynariusza miejsca. Może ona być już udzielona tylko z ważnych powodów pastoralnych. Nasuwa się pytanie, dlaczego w prawie partykularnym kanonicznym wprowadzono takie obostrzenia? Jak można zauważyć, nurtujęci zawierający małżeństwo sakramentalne mogą zgodnie z unormowaniem zawartym w konkordacie sami decydować, czy chcą zawrzeć małżeństwo bez skutków cywilnych, czy nie. Można powiedzieć, że wysokie układające się strony przyjęły w konkordacie polskim proste, przejrzyste i jednoznaczne uregulowanie. Co więcej, strona rządowa w jednostronnej deklaracji 15 kwietnia 1998 roku deklaracji dotyczącej interpretacji konkordatu zapewniła, że konkordat szanuje wolność nurtujentów co do tego, jakie zawarł małżeństwo. No i na jakim forum to małżeństwo będzie wywierało skutki. Autonomia nurtujentów teoretycznie została w pełni zagwarantowana i wszelkie wolności konstytucyjne uszanowano. Ale czy na pewno? Mówi się w dużym uproszczeniu, że małżeństwo to wspólnota łoża i stołu, konsortium coartorum et mensa. Kanoniści są zgodni, że wykluczając wspólnotę łoża nie zawiera się małżeństwa. A czy wykluczając wspólnotę stołu można zawrzeć małżeństwo? Gdyby tak było, to jaki by ono miało sens? Czy są jakieś racjonalne powody do rezygnacji ze skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego? Ma to ocenić ordynariusz miejsca i wydać zezwolenie na zawarcie małżeństwa. I nie chodzi tu o wszystkie skutki cywilne, ale te, które właśnie negatywnie mogą wpłynąć na utrzymanie stołu. A będą to takie jak utrata statusu osoby samotnej wychowującej dziecko, a tym samym utrata renty, zasiłku za pomogi, pierwszeństwa przyjęciu do przedszkola, czy też obejście zakazu pełnienia określonych funkcji urzędowych przez małżonków. Pomijając to wyjątkowe uregulowanie, można powiedzieć, że praktycznie wszystkie małżeństwa kanoniczne winny mieć skutki cywilne. Można to osiągnąć albo tak, jak dotychczas, przez zawarcie małżeństwa kanonicznego, dopiero po zawarciu małżeństwa cywilnego, albo zgodnie z przewidzianą ustawami okołokonkordatowymi, procedurą zawarcia małżeństwa konkordatowego. Spójrzmy też z uwagą na sformułowanie artykułu 1 paragrafu 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w nowym brzmieniu. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta poświadczą wolę jednostronnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. I porównajmy je z artykułem 10 ust. 1 konkordatu. Po chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli złożą oni przy zawieraniu zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków. Jak można zauważyć, na gruncie konkordatu zawierający małżeństwo nie zawierają małżeństwa cywilnego, ani małżeństwa utrius quae iuris, to jest cywilnego i kanonicznego, ale wyłącznie małżeństwo kanoniczne. Małżeństwo, które wywiera takie same skutki jak małżeństwo cywilne. Natomiast na gruncie kodeksu rodzinnego
nie ma mowy o skutkach cywilnych małżeństwa, ale tylko o zawarciu małżeństwa. Orzekanie ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie koniecznym, należy wyłącznie do kompetencji władzy kościelnej. Orzekanie natomiast w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie polskim należy wyłącznie do kompetencji sądów państwowych. Właśnie takie rozwiązanie, opierające się na zasadzie autonomii obu porządków prawnych, krajowego i kanonicznego, każdego w swoim zakresie, znalazło pewien swój wyraz w Konkordacie Polskim. Doktoranci mogą zawrzeć małżeństwo kanoniczne w formie konkordatowej, ale mogą też skorzystać sukcesywnie z obu tych formach, kanonicznej i cywilnej, albo osiągnąć te same skutki prawne. A zatem państwo uznaje wolę jednostki, która wybiera religijną formę zawarcia małżeństwa. Kościół natomiast zgodzi się, aby małżeństwo zawarte w formie religijnej było traktowane na równi z tymi zawartymi w innej formie, co do ich skutków cywilnych, a w konsekwencji także do ich ustania poprzez rozwód orzekany zgodnie z prawem cywilnym. Tak więc małżeństwo zawarte zgodnie z prawem kanonicznym stwarza między małżonkami węzeł ze swojej natury nierozerwalny, a uznanie takiego małżeństwa przez państwo wywołuje również skutki przewidziane w prawie krajowym. W przypadku zaś rozwodu cywilnego ustają skutki cywilne małżeństwa. W przypadku zaś stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego skutki cywilne nie ustają. Ocena natomiast ważności małżeństwa kanonicznego należy wyłącznie do kompetencji instytucji kościelnych. W Konkordacie bowiem przyjęto taką właśnie konstrukcję prawną, zachowując rozłączność jurysdykcji sądów polskich i sądów kościelnych. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kwestia niezwykle ciekawa, zresztą jak całe prawo konkordatowe. Sądzę, że wśród Państwa młodej części dzisiejszych uczestników, wśród Państwa studentów na pewno pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, bo kwestia tak wydaje mi się mogło prosta jak małżeństwo, tymczasem okazuje się, że tak wiele tutaj zamówło. Zobaczymy, czy będziemy mieli czas na ewentualne pytania. Póki co chciałabym zaprosić do wygłoszenia referatu pana profesora Roberta Gwiazdowskiego z Uczelni Mazowskiego, który powie nam o polityce, o elementach antyrodzinnych w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym. Bardzo proszę. Witam Panią bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Jako liberałowi mi trudno, ale myślę, że dam radę. Z bardzo prostego powodu. Michael Nowak słusznie zauważył, że między liberalizmem i katolicyzmem jest więcej tych cech wspólnych niż różnic. I stosunek Kościoła katolickiego do liberalizmu jest pochodną pewnego nieporozumienia. Otóż Kościół katolicki patrzy się na liberalizm przez pryzmat liberalizmu francuskiego, zwłaszcza Voltaire'a, który zasłynął słynnym stwierdzeniem, że nie będzie na świecie dobrze, dopóki się nie powiesi ostatniego króla na kiszkach ostatniego księdza. No, siłą rzeczy Watykanowi to się nie mogło spodobać, ale Watykan zapomniał, że liberałem był też Adam Smith, który prowadził na Uniwersytecie w Edynburgu katedrę teologii moralnej. Był nie ekonomistą, tylko etykiem. No ale on był z kolei poddany króla angielskiego, więc Anglikaninem, to też się nie podobało Watykanowi. I stąd takie rozejście się liberalizmu i katolicyzmu. Ale powtarzam jeszcze raz, polecam Nowaka, warto go przeczytać, żeby zobaczyć, jakie są cechy wspólne. Także w kwestiach małżeństwa. No bo miłość miłością, Bóg Bogiem, agapi trzeba mieć. Pani profesor ma rację. Rzymianie już to zauważyli. I nie było w tym żadnym zagonieniu. Bo stosunek kobiet do małżeństwa jest często taki sam jak stosunek mężczyzn. No nie sposób z nimi wytrzymać. Ale bez nich jeszcze gorzej. Dlaczego tak, proszę Państwa? O tym
decyduje natura, czyli z katolickiego punktu widzenia Pan Bóg. Nasza natura jest tak skonstruowana, że staramy się dążyć do przyjemności i unikać przykrości. W ten sposób potęgujemy zysk. Ale zysk w ekonomii liberalnej nie jest pojęciem pieniężnym. Pieniądz w liberalizmie to jest tylko i wyłącznie instrument wymiany różnych wartości. Wartości, które uzyskujemy z czegoś, że coś uzyskujemy, albo że czegoś unikamy. Więc w przypadku małżeństwa mamy prosty rachunek. Z jednej strony coś uzyskujemy, z drugiej strony coś tracimy. Tracimy jakąś część wolności na rzecz czegoś, co daje nam druga osoba. No, generalnie rzecz biorąc, mówi się o tym, że mężczyzna małżeństwem płaci za seks, kobieta seksem płaci za małżeństwo. Znowu tak natura zrobiła, że ta pobudliwość jest taka, a nie inna. Ale to nie tylko o to chodzi w życiu. Bo generalnie rzecz biorąc, czym się różni małżeństwo od życia singla? Poza uczuciami w wymiarze czysto ekonomicznym. Tym mianowicie, że singiel musi wykonywać sam wszystkie czynności w swoim własnym gospodarstwie domowym. Bo każdy z nas dzieli czas, a każdy ma tego czasu tyle samo. 24 godziny na dobę. Między działania rynkowe, czyli zarabiając na różnego rodzaju przyjemności i poświęcając czas na pracę, która często przyjemna nie jest, ale przyjemność z efektów tej pracy, jak się wymieni na coś innego, może być większa niż się przyjemność z tego, że idziemy do pracy. Oraz między czas poświęcony na prowadzenie gospodarstwa domowego. I tu mamy pojęcie pewnych działań komplementarnych między małżonkami. Jeżeli nie czytaliście jeszcze Ekonomii Miłości Pauli Schumann i Jenny Anderson, to gorąco zachęcam. Bo to jest książka o relacjach małżeńskich, napisana z punktu widzenia ekonomicznej analizy zachowań ludzkich. Gary Baker dostał za to Nagrodę Nobla. Tak, tak. Między innymi w książce, za którą dostał Nobla, jest rozdział dotyczący powodów zawierania małżeństw oraz powodów posiadania dzieci oraz ilości tych dzieci, które chcemy mieć w danym związku małżeńskim, bo to też jest deal. Jeden małżonek może chcieć mieć więcej, drugi może chcieć mieć mniej. Z różnych bardzo powodów. Co jest, proszę Państwa, zdaniem liberałów nieszczęściem, jeśli chodzi o kwestie małżeństw? To to, że z jednej strony, zawierając związek małżeński, zaczynamy traktować drugą osobę jak przedmiot swojej własnej własności. Zapominając o czymś, co dla liberałów jest najważniejsze, czyli o wolności drugiego człowieka. Wymiana powinna być dobrowolna i oparta na rachunku ekonomicznym. Niestety ten rachunek ekonomiczny zabija państwo. Bo wspólność łoża i stołu, o którym mówił pan profesor, nie musi być pilnowana przez państwo. Związek małżeński kiedyś zawierany był przed cenzorem, ale mieli Rzymianie ku temu ważne powody. Oni potrzebowali żołnierzy, czyli potrzebowali dużo młodych ludzi, którzy będą walczyli na wojnach. W związku z powyższym państwo miało interes, żeby się ludzie żenili
i żeby płodzili duże dzieci. No bo środków antykoncepcyjnych nie było, a wiadomo, jak się w tym jednym łożu już leży, to znowu natura, czyli Pan Bóg, stworzył takie zachowania, tak nas skonstruował, że robimy to, co sprawia nam przyjemność. Oczywiście czasami jest tak, że to jest wspólna przyjemność, czasami te przyjemności są różnie rozłożone, ale generalnie rzecz biorąc, Rzymianie wiedzieli, że jak już nas zmuszą do leżenia w wspólnym łożu, to tych żołnierzy będzie więcej na podbój tych ościennych krajów. Potem sytuacja się zmieniła. I można mieć przyjemność bez tej przykrości polegającej na praniu pieluch czy sprzątaniu po dziecku. Ale państwo dalej ingeruje w stosunki rodzinne. Czyli nie możemy naszego związku małżeńskiego oprzeć na naszych wzajemnych relacjach oraz wierze w Pana Boga, bo pojawia się cenzor. Czyli urzędnik stanu cywilnego, sędzia. I co się dzieje? No i państwo zaczyna decydować. Wchodzi jako arbiter w stosunki, które normalnie są stosunkami, powinny być stosunkami wolnych ludzi. Na przykład to państwo, o czym mówił pan poseł, zmusza obie osoby w rodzinie do pracy. Teoretycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia funkcji użyteczności, można sobie wyobrazić sytuację, że niekoniecznie jest tak, że praca rynkowa męża jest bardziej wartościowa niż praca rynkowa żony i na odwrót. Praca w domu żony jest bardziej wartościowa od pracy męża. Można sobie wyobrazić sytuację odwrotną, że to żona na rynku zarobi więcej, a mąż będzie lepiej wykonywał pracę domową. Problem polega na tym, że państwo stworzyło taki system podatkowo-ubezpieczeniowy, który zmusza oboje małżonków do pracy. I nie ma tutaj wyboru. To jest przymus ekonomiczny. Dlaczego? Powiedzmy, któryś z moich studentów kończy prawo i chce pracować w mojej kancelarii adwokackiej. No i ja mu mówię, co będzie miał do zrobienia. Na czym będzie polegała jego praca, czym będzie zajmował. Mówię, że mogę na to przeznaczyć 4830 zł. No to on zaciera ręce, tak? Pierwsza praca po studiach. Właśnie, jak to jest mój student, to on wie, że to jest pułapka, ale powiedzmy, że to jest student jakiegoś innego profesora, na przykład z Rady Polityki Pieniężnej, któregoś. No i on ci cieszy, 4830, mówię, ha, ale do ręki, ty dostaniesz 2850. No jak to? No tak to. Tak to, że z 4830 1960 zabierze państwo. Bo po pierwsze, ja będę musiał te 4000 brutto opodatkować po stronie pracownika i potrącić mu z tego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy i jego składki ubezpieczeniowe. Zostanie mu 2850. Ale jednocześnie ja będę musiał zapłacić swoją część jego składki emerytalnej plus składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych razem 830 zł, czyli w sumie 4830. 4830, 2950. Tyle zabiera pod drodze państwa. No i teraz ten mój student wraca do domu, do żony i mówi: kochanie, niestety, no nie dam rady za 2850. No i kochani, musi to brać. No i powiedzmy, to też jest moja studentka, przychodzi do mnie do kancelarii. Ja jej mówię, będzie pani robiła to samo, co mąż. Zabierze pani, za pani pracę, to ja już mogę zapłacić tylko i wyłącznie 3700.
Nie dlatego, że jestem wtrendomęski szowinista, tylko dlatego, że tak podpowiada rachunek ekonomiczny. No bo tak się składa, że co prawda dzietność maleje, ale jednak każda z pań urodzi statystycznie 1,3 dziecka. W związku z powyższym będziecie panie najpierw na różnego rodzaju zwolnieniach. Co prawda u mnie w kancelarii tak się nie zdarza. Dziewczyny nie kombinują z tymi zwolnieniami, ale z punktu widzenia wielkich liczb tak niestety jest. Dlatego pracodawcy tak muszą na to patrzeć, bo pracodawca wie, że statystycznie jak kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę, to bardzo często zdarza się, o wiele częściej, zdarza się w jej przypadku patologia ciąży jakaś, niż w przypadku, gdy jest zatrudniona na umowę zlecenia. Znaczy, że umowa o pracę źle wpływa na przebieg ciąży, stan zdrowia dziecka. Statystycznie rzecz biorąc. Oczywiście to nie jest związek przemysłowy, to jest zwykła korelacja związana z regulacjami prawnymi stworzonymi przez państwo. Potem, jak już panie to dziecko urodzicie, no to jak był pan poseł, będziecie wracać na rynek pracy. Niektóre panie tego chcą. Bardzo proszę. W naszej kancelarii pracuje dużo dziewczyn. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. No ale niektóre dziewczyny wracają do pracy nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Państwo ich do tego zmusza. Opodatkowaniem męża. Więc jak już pani wracacie do pracy, to dziecko posłać się do żłobka. No, potem przedszkola. Jak dziecko idzie do żłobka czy przedszkola, zaczyna chorować. Jak dziecko zaczyna chorować, panie musicie iść na zwolnienie. No oczywiście tata też może. Problem polega na tym, że znowu się odzywa natura, czyli Pan Bóg, który zrobił jakoś tak, że chore dziecko woli się przytulić do mamy niż do ojca. Mało tego. Mama też woli zostać z chorym dzieckiem w domu, niż zostawić z nim ojca. Z tobą to psa samego trzeba zostawić, a co dopiero mówić chore dziecko. Efekt jest taki, że racjonalny pracodawca to wszystko sobie oblicza. I dlatego wynagrodzenie kobiety za taką samą pracę jest około 20% niższe niż wynagrodzenie mężczyzn. W związku z tym to już rzutuje na sytuację w rodzinie. Bo inaczej kształtuje się wartość rynkowa takiej samej pracy, takiej samej, a czasami lepszej. No bo ja wiem, że jak się posadzi dziewczynę, żeby zrobiła research orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w jakiejś sprawie, to prawdopodobieństwo, że coś przeoczy, nie zwróci uwagi na jakieś ważne orzeczenie, jest mniejsze niż w przypadku chłopaka, który siedzi przy tym samym. I robi niby to samo. No ale z kolei na sali sądowej zupełnie inaczej zachowuje się ten chłopak, niż zachowuje się ta kobieta, która statystycznie jest bardziej spolegliwa, mniej agresywna. Zatem mamy różnice, których nie przezwyciężymy. Różnice naturalne. Te naturalne różnice powodują, że uzyskujemy różne efekty w różnych obszarach. No i w małżeństwie możemy je wykorzystywać po to, żeby zwiększać efektywność rodziny względem efektywności dwóch oddzielnych gospodarstw singielskich, jak się to dzisiaj powszechnie określa. Bo w ekonomii 1 plus 1 czasami daje 3. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, o którym pisał już Platon, wkładając w usta Sokratesa powody, dla których
ludzie zajmują się wymianą. Bo przecież jest bez sensu, żeby ktoś, kto lepiej robi buty, robił buty i garnki, jeżeli lepienie garnków idzie mu kiepsko, w sytuacji, gdy ktoś inny lepiej lepi garnki niż robi buty. Bo niech jeden robi buty, drugi garnki, będzie w tym samym czasie więcej butów, więcej garnków i się będą mogli wymienić. I na tym polega to w małżeństwie. Wymiana. Wymieniamy czas poświęcony na różne rzeczy. Panie Schumann i Anderson świetnie to udowodniły przy okazji zdobywania garnków. Więc tę lekturę bardzo polecam. Ale poza tym oczywiście najważniejsze jest to, żebyście się w tych małżeństwach po prostu lubili. Lubili. Bo od lubienia do miłości to już jest bardzo, bardzo blisko. Dziękuję. Fantastyczne wystąpienie pana profesora. Niezwykle trafne. Pod każdym względem sądzę, że wiele osób mogłoby się podpisać pod pewnymi uwagami. Zostałam zachęcona do lektury, także już wiem, że wakacje znajdzie się na szafce, znaczy na szafce, w rękach w zasadzie. Proszę Państwa, w tej chwili zaprosimy na, zrobimy przerwę, zaprosimy Państwa na przerwę kawową.